Neonazizm, doktryna mająca na celu przywrócenie ustroju narodowo-socjalistycznego. Gloryfikuje ona rasizm, antysemityzm, wiarę ultrakatolicką lub pogaństwo, kult siły, darwinizm społeczny, w niektórych odłamach przechodząc w skrajny nacjonalizm. Tyle encyklopedia. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę kryje się za tym terminem. Myśl jak biały, zachowuj się jak biały i bądź biały, wykrzykują neonaziści. Za tymi hasłami kryje się wrogość wobec wszelkiej odmienności. Przedstawiciele innych kultur, Żydzi, Romowie, Murzyni, Wietnamczycy, homoseksualiści. To właśnie oni najczęściej trafiają na celownik bojowników o czystość rasową. Narodowy socjalizm. Czy w Polsce, kraju tak boleśnie doświadczonym w czasie II wojny światowej, może istnieć podatny grunt do pielęgnowania idei Adolfa Hitlera? Odpowiedź jest prosta. Tak. Ludzie identyfikujący się z tą ideologią są doskonale zakonspirowani. Udało nam się dotrzeć do człowieka, który dla wielu polskich neonazistów jest ideologicznym przewodnikiem. Nazywają go Hitlerem z Sokółki. Oto nagranie z ukrytej kamery. No, czasem jest każdy za, bo każdy ma dość Żydów. Przecież zobaczcie, gdzie, jakie manifestacje, to każdy krzyczy, żeby Hitlera znać, żeby znowu Hitlera, żeby Hitlera, żeby Hitlera. Nie jest tak? Żydzi tylko, no właśnie, no. Tylko Żydzi są przeciwko temu. Co spowodowało, że Hitler doszedł do władzy? To, co u nas dzisiaj w Polsce, głód, smut i ubóstwo. Tak jeszcze raz to powtarzam, co przed chwilą mówiłem wam. Ta rozmowa została zarejestrowana ponad 2 lata temu. Hitler z Sokółki rozprowadzał wtedy za pośrednictwem internetu swoje orędzie do narodu polskiego. Prawdziwy nazistowski manifest. Oto jego fragment. Oto Polaku komunikat. Uchwalony z punktu dowodzenia ocalenia narodowego. Obwieszczenie do narodu polskiego. Polaku, obudź się ze snu, bo jutro będzie za późno. Polaku, wstąp w nasze szeregi, gdzie tworzy się wielka armia świata neofaszystowska, wyzwoleńcza. Działalnością Hitlera z Sokółki wkrótce zainteresowały się prokuratura i policja. Rozpowszechnianie materiałów o treści nazistowskiej jest w Polsce ścigane z urzędu. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule numer 13 mówi: zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową. Jedna droga dla kraju. Hitler z Sokółki w obawie przed odpowiedzialnością karną uciekł z Polski. Podobno mieszka w Niemczech. Może nawiązał kontakt z tamtejszymi neonazistami. Jedno jest pewne, Zdzisław K. nadal działa. Jego przemówienia wciąż krążą po sieci. Za ukrywanie Żyda i Cygana będzie kara śmierci. Polaku, masz przeprowadzić dokładny wywiad środowiskowy. Każdy w dzielnicy i wioskach, gdzie mieszkają nie ludzie, lecz łodzi z pochodzenia żydowskiego. Zanotować ich adresy i dostarczyć odpowiednie miejsca. To była walka na śmierć, o biały kolor i krew, o białą dumę, węglicki krzyż. Ale ci wiatr wiesz, wiesz, tu płynie zwycięstwa pieśń. Po 2 latach znowu odwiedzamy z kamerą rodzinny dom Hitlera z Sokółki. Tym razem spotykamy się z jego 17-letnim synem Wojtkiem. Wojtek nie chce ujawniać swojej twarzy, jednak zgodził się z nami porozmawiać. Z dumą przyznaje, że dziś także on jest neonazistą, a poglądy swojego ojca uważa za swoje. Ład, porządek, sprawiedliwość, narodowy socjalizm. No, dążymy do sprawiedliwości, żeby była sprawiedliwość w Polsce, żeby była Polska Polską. Kiedy Polska będzie Polską? Kiedy będzie? Kiedy Żydów nie będzie w Polsce i innych obcokrajowców.
Ojciec Wojtka niedawno odezwał się ponownie. Za pośrednictwem internetu przesłał synowi oraz wszystkim swoim zwolennikom najnowsze przemówienie. Ono także jest niezwykle radykalne i wzywa do nazistowskiego przewrotu. Polaku, obudź się! Obejrzyj się dookoła, jak motłoch żydowski mieszkający w Polsce. Polskiej gospodarki nie buduje, lecz przez Kościół i byłą Solidarność rujnuje. Tak przemawiałem do was, narodzie, 2 lata temu. Dziś przemawiam ponownie. Nie już z Polski, lecz z emigracji. Kiedy walczysz o swoją flagę, myślisz o swoim narodzie i wiesz, że kiedyś będzie ci dziękował, że wziąłeś to na siebie. Ilu neonazistów mieszka w Polsce? Tego nikt nie wie. Oficjalne statystyki na ten temat nigdy nie powstały. Nieoficjalnie mówi się, że może być ich kilka lub nawet kilkanaście tysięcy. Profesjonalnym monitorowaniem działalności wszelkiego rodzaju ruchów neonazistowskich zajmuje się stowarzyszenie Nigdy Więcej. W tej formie współczesnej neofaszyzm przywędrował do nas z krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim z Niemiec, Anglii, Francji, Włoch. Ty w twoim sercu bije walki dzwon. Wiadomo, że w takim kraju jak Niemcy faszyzm miał podłoże historyczne i po wojnie z dnia na dzień ten nurt nie zniknął, mimo że może jakoś był mniej widoczny, prawda, gdzieś bardziej podskórnie funkcjonował, był zwalczany przez państwo, był zwalczany przez prawo, dosyć restrykcyjny w Niemczech. W Anglii również w latach 30. Pojawił się ruch faszystowski, Brytyjska Unia Faszystów Oswalda Mosleya. No to nie był nigdy ruch bardzo silny, na tyle silny, żeby był w stanie przejąć władzę w Wielkiej Brytanii, ale on się pojawił. I później spadkobiercy tego ruchu również przez kilkadziesiątek lat funkcjonowali w polityce, w życiu społecznym, na jakimś tam marginesie, ale jednak nurt ten nadal działał. I to wszystko zmieniło się trochę wtedy, kiedy neofaszyści zaczęli się interesować subkulturami młodzieżowymi. To najpierw była subkultura Teddy Boys, a później, i to już do dzisiaj trwa, subkultura skinheadów. Szczególna aktywność ruchów neonazistowskich przypada na lata 80. Wtedy w Wielkiej Brytanii powstaje organizacja Krew i Honor. Do dziś posiada swoje filie w dziesiątkach krajów świata. Wiadomo, że niewielki, głęboko zakonspirowany odłam krwi i honoru działa także w Polsce. W skład grupy wchodzi na całym świecie szereg mniejszych organizacji, takich jak Phoenix, NS Młot czy grupa Hammerskins Biały Wilk. Platyn Honor, czyli Krew i Honor, to jest organizacja, która bierze nazwę z hasła stosowanego przez SS w latach wojny. Ale to jest organizacja, która się pojawiła w latach 80. I pierwotnie ona miała na celu przede wszystkim propagowanie ideologii neonazistowskiej poprzez muzykę rockową.